Witam Was bardzo ciepło i serdecznie w dzisiejszy dzień, poniedziałek, 5 października. Hasła z Biblią na co dzień czytam z Księgi Ezechiela z 3 rozdziału i Listu do Hebrajczyków 2 rozdziału. Synu człowieczy, wszystkie moje słowa, które będę mówił do Ciebie, przyjmij do serca i słuchaj uszami. Musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Kiedyś, drodzy, prowadziłem wycieczkę grupy młodzieżowej. Przez wiele godzin grupa szła zgodnie, razem. Ale dla jednych tempo marszu było zbyt wolne, a dla innych zbyt szybkie. Pozwoliłem więc niecierpliwym iść szybciej. Nakazałem im jednak, aby pilnie zważali na znaki i trzymali się trasy. Z pozostałą grupą szedłem wolno, dostosowując tempa marszu do możliwości najsłabszych. Ku naszemu zdumieniu i zaniepokojeniu okazało się, że doszliśmy szybciej niż owi śpieszący się. Tamci nie wzięli sobie do serca moich słów i uwag i nie zważali na znaki. Na rozdrożach wybrali wygodną drogę prowadzącą w dół. Nie spostrzegli w porę, że jest to niewłaściwa droga. Zmuszeni byli zawrócić. Podczas wycieczki beztroskę i lekkomyślność przy wyborze drogi trzeba opłacić dodatkowym wysiłkiem. W skrajnych wypadkach płacić się czasem zdrowiem, a nawet i życiem. Trzeba więc szczególnie w górach iść uważnie i trzymać się wyznaczonej trasy. Nie zawsze jest to łatwe. Czasem znaki bywają niezbyt czytelne, a zdarza się, że kierunkowskazy odwrócone są w niewłaściwą drogę. Trzeba więc zwracać baczną uwagę, którędy i dokąd idziemy. Tym baczniejszą zaś zwracać musimy uwagę, im istotniejszy jest cel, do którego ta droga ma nas zaprowadzić. Szczególną uwagę musimy zwracać na wybór drogi życiowej. Wiele słyszeliśmy o tym, jak, którędy i dokąd mamy iść. W Słowie Bożym ciągle znajdujemy potrzebne znaki i kierunkowskazy wyznaczające naszą ścieżkę życia. Do tego usłyszanego słowa powinniśmy dostosować nasze postępowanie, abyśmy nie zboczyli z właściwego toru. Szczególnie ważne jest to na rozdrożach naszego życia, przy podejmowaniu decyzji, które określać będą nasz dalszy los. Ale zmęczeni życiem i codziennymi trudnościami, chętnie poszlibyśmy drogą łatwiejszą. I wielu daje się skusić perspektywą łatwego życia, odchodząc od Bożej drogi coraz to dalej i dalej. A potem, gdy spostrzegają, że idą nie tam, gdzie trzeba, niełatwo im zawrócić. Czasem brakuje sił, a czasem bywa już za późno. Dlatego, drodzy, zwracajmy baczną uwagę na to, co usłyszeliśmy. Idźmy za głosem naszego Pana, wybierajmy Jego drogę. Starajmy się też o to, abyśmy z niej nigdy nie zboczyli. Dobrego, błogosławionego dnia.